takim widokiem ze szybą można zaczynać kolejnego vlogmasa. Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie. Wszystko mi idzie nie tak, jak chcę. Ale w końcu wczoraj już Hektor, mój narzeczony, naprawił problem, który miałam cały czas z komputerem i w końcu mogę go używać. Więc jestem przeszczęśliwa, jestem w końcu, bo tak naprawdę tylko i wyłącznie przez to nie mogłam nic nagrywać, znaczy się nagrywać mogłam, nie mogłam nic montować, co mnie dobijało. Jednak MacBook jest dla mnie nie lada wyzwaniem, ale już się udało. Także jak widzieliście, mamy wspaniałe tło na vlogmasa, ponieważ sypie śnieg. Więc tak, zaczynamy tego vlogmasa. Ja właśnie zaraz zrobię sobie kawę. Mam dwójkę dzieci w domku, dzisiaj mamy poniedziałek. A wszystko i wyłącznie jest dlatego, ponieważ Milan właściwie od 2 tygodni już jest dobrze przeziębiony. Jest przeziębiony i powiem Wam szczerze, że to wyglądało bardzo kiepsko tutaj w Niemczech. Nie wiem, czy wszędzie, ale u nas akurat w Poczdamie. Nein, ich habe sie unten hingelegt. Ja. Także musiałam go zostawić w domu, też żeby się po prostu na święta nie rozchorował, tym bardziej, że lecimy, znaczy się, że jedziemy na święta do Polski. Więc nie chciałam, żeby, nie daj Boże, mi się rozłożył i żebyśmy nie mieli w ogóle świąt. Dzisiaj jest tak naprawdę tydzień, ponad tydzień już w domku, ale moja córeczka, Charlotka, też się nam rozłożyła. Bardzo konkretnie, tutaj ona też już jest właściwie od tygodnia na kroplach do nosa, czyścimy jej takim odkurzaczem ten nosek też, ma przeogromny kaszel, już jest lepiej, ale ten kaszel jednak był straszny, więc cieszę się, że już jest troszeczkę lepiej. Charlotka też miała bardzo wysoką, miała prawie 40 stopni gorączki, więc no... ciężka sprawa jak dla takiego maluszka, no ale jest już lepiej. Ja się tak mniej więcej ogarnęłam, można powiedzieć, że typowo mamusiowo i tak. No, tak się kończy, jak dzieci właśnie przychodzą. Kawkę mamy, kubeczek świąteczny jest, więc zabieram się za śniadanie, jest godzina prawie 10, właściwie to już 10 zaraz będzie. A ja nie jadłam śniadania. Jeszcze nie zdążyłam. Także zabieram się za śniadanie, zrobię więcej, poznając życie, mimo że Milan jadł już śniadanie. Zawsze jest tak, że jak ja jem chwilę później, to on chce też, także zrobię troszkę więcej. Charlotka właśnie poszła spać, także mamy chwilę dla siebie. Albo inaczej powiedzieć też, mam chwilę, żeby właśnie zjeść, coś jeszcze zrobić, ogarnąć, rozwiesić pranie. Ale myślę, że to zrobię za chwilkę. Najpierw zrobię śniadanko i usiądę do Milanka, póki jeszcze Charlotka śpi. Zaczynamy dzień o 10. Chance this year.
dzieci teraz tak ładnie się bawią, Charlotte jest w łóżeczku i nie ma ludzi, to ja zabieram się za takie lekkie sprzątanie jej szafy. Najbardziej, najważniejsza szafa to jest ze skarpetkami, z... to światło tutaj strasznie. Ze skarpetkami, z rajstopkami, z jakimiś tam opaskami i tak dalej, tak dalej. Także zanim, bo mam pranie, które muszę włożyć, więc zanim ja to włożę, to to po prostu posortuję, zobaczę, z czego ona już wyrosła, z czego jeszcze... Chyba, że za wcześnie to powiedziałam. Zobaczymy, może dam radę. Mam tu takie małe woreczki, one są co prawda do pampersów, ale nie mam takich mniejszych, więc biorę to, zobaczymy. Ja już tutaj trochę wrzuciłam tego, żeby sobie posortować, ale patrzcie, co tu się dzieje. To są po prostu, to jest wszystko. Skarpetki, rajstopy, z czego na pewno połowa jest już za mała, żeby lepiej, więc bierzemy się za to jak najszybciej. You doing fine, cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. Whatever you like, you don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. I see you hesitating while you're waiting. Like somebody's gonna give it to you. You gotta chase it, gotta believe it. You gotta go get it for yourself. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Ja nie wiem, czy to widać, ale słuchajcie, pierwszy raz od chyba 2 czy 3 tygodni wyszła odrobina słońca. Odrobina słońca, a tak cieszy, szok normalnie. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand you let me. Doesn't matter if it's Christmas in my heart. Promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas time.